Cześć tu! Oluś i tatuś! Siemanko, niezłe gazecianko! Wleciała do Polski nowa, znaczy nie dziewiąta, bo się nie mówi dziewiąta seria, tylko Guardians of Kazum, Super Ale Kings. I od razu wyszła nowa gazetka od Ediby, którą jak co praktycznie co miesiąc sprawdzamy, robimy przegląd najświeższej prasy. Zobaczymy, co jest w tej oto gazeciące. Ale zanim to, najpierw otworzymy jedną saszetkę. Tak myślisz? Ja myślę, że... Dobrze, ale zanim to zrobimy, to bardzo was proszę, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Ding, 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 ding. Oluś, no to otwieraj pierwszą, no, zobaczymy, co się... A otworzymy dwie na końcu. Dwie na końcu po gazecie. I co tam jest? Srebrne światełka, zobaczcie, mili państwo, jak to ładnie się prezentuje. Czyli mamy naprawdę farciora. Patrzcie jeszcze, zobaczcie, bo on ma jeszcze wzorki takie. Z tyłu, na pleckach. Okej, dziewiąta seria zapowiada się sympatycznie, nie dziewiąta, ale psz, 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 czyli tatuś. Psz, o. Tylko Guardians of Kazum. Dobra, lecimy, co jest w gazeteczce. Poczekajcie, bo jestem ciekawa, z kim on walczy. Z kim walczy? Dobra, światła będą walczyć. A w sumie znakiem stop, ma to sens. Znakiem stop, no tak, no ma to sens. A znak stop był też w czwartej serii. Czwartej serii, dobra. Lecimy z gazetką. Z tyłu jest napisane Kazum Blast, bo teraz ultra rzadkim w tej serii jest Kazum Blast. Wam, jak wygląda. Kazum Blast. Robi wrażenie. Dobra, chciałem przeczytać. Kazum Blast sieje spustoszenie w mieście i nikt nie potrafi go powstrzymać. W tej książce będziesz docierał do kolejnych przystanków Kabum City, na których znajdziesz różne zadania. Aby im sprostać, musisz w pełni wykorzystać swój potencjał, a więc spostrzegawczość i wiedzę w miarę rozwiązania kolejnych łamigłówek. Dobra, lecimy ze stroną. Prezentuje się tu, tak? Tył prezentuje się tak, lecimy z stroną pierwszą. Ona kosztuje, nie wiem, czy ona jest bezcenna, 24,99, czyli niedużo. Uczciwa cena. Uczciwa cena, jeszcze biorąc pod uwagę, że są trzy super Finksy. A trzy super Finksy to już około 10 zł. Nie, no myślę 12, myślę 4, a może więcej, 15. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, po ile są u was saszetki, bo już wleciały do sklepów. I żabek, i innych i takich rzeczy. Dobra, lecimy. Tu na pierwszych jest wiemy oczywiście... I ja wiem, jak go wymacać. A. Po tych rogach trzeba znaleźć coś ostrego. Coś ostrego, no. Takie, ale macanie nie jest takie proste, to się tylko tak wydaje, wiesz? Zobaczymy, bo będziemy oczywiście polować na Kazum... Nie Kazum, dobrze mówię. Kazum Blasta, tak? Na Kazum Blasta będziemy polować, mam nadzieję, że go trafimy i zobaczymy, czy faktycznie go tak łatwo wymacać. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy, a tu są te przystanki, bo tu w tej gazetce jest 5 plan zabawy i nauki. Okej, okay. Park Centralny Kabum City. Już jesteś w parku, ciesz się widokami i czystym powietrzem. W tym pierwszym zadaniu musisz rozejrzeć się wokół siebie i odkryć, jakie formy życia można znaleźć w parku. Zaznacz X. Można pokolorować. Tu też można pokolorować. Tu mamy ten park, gdzie mamy te rzeczy zaznaczyć. To jest kawałek Kazum City. Tak jest, ale zobaczmy, poczekaj. O, labiryncik. Wezmę zbliżonko i zobaczymy, czy Oluś... Przejdzie labiryncik. Ale nie, a tu się zaczyna. Tu się zaczyna. I poczekaj. Trzeba dbać o zwierzęta domowe. Pies. My mamy pieska Lucy. Koty czy jakiekolwiek inne zwierzątko to żywe istoty, które trzeba karmić, zabierać do weterynarza i bawić się z nim. Czyli musisz tak przejść, żeby wszystko zostawić na zewnątrz, gdy jest bardzo zimno. Musisz tak przejść, żeby nie wchodzić na złe rzeczy. Ja ci będę mówił. Okej. Okay. Biorę. To jest dobre. Przełącz, to jest dobre, bo jedzenie musi być. Dobra. Przełączymy kamerkę, bierz. Ja biorę ołóweczek. Ołóweczek. Gdzie ty masz teraz kamerkę? O Boziu, Oluś. Dobra. Bierzemy, ja już tutaj przełączam na film. Robimy zbliżonko. Idziemy. Ty zaczynasz, czyli musimy tak, nakarmić pieska.
To tu nie dobrze, bo tu jest coś, że na mrozie nie można zostawić. Odsłoń rączką, bo nie widzimy. Odsłoń rączką na chwilę. Tutaj co jest? Dawać wodę do picia. Tak, trzeba. Super. O nie, to jest złe, już widzę. Zostawiać przywiązanego, czyli nie można. Tam jak Oluś pokazał, czyli to musisz ominąć. Nie. Dawaj, dawaj. Dobra, rozwiązane. Jedziemy dalej. Co tutaj mamy? Obserwatorium astronomiczne. Nie będziemy wam wszystkiego zdradzać, żebyście sobie czytali. Klub sportowy. O, fajnie, że tu są opisane też oczywiście nowe postacie i nowe rzeczy. Klub sportowy, ale kochanie, nie baw się o tym. Dobra, Kaboom City gości Igrzyska Olimpijskie. Zaznacz pierścień w każdym kole, na którym suma liczb równa się tej, która jest w centrum okręgu. A, czyli na przykład tu masz 45, musisz zaznaczyć, bo ja wam pokażę teraz. Jak widzicie, tu jest na przykład 20. I musimy znaleźć tu po boczkach, gdzie nam da 20? To będzie tu, czyli zaznaczamy, bo jest 10, 5 i 5. Czyli taka matematyczna zagadka. Rozwiążesz to później, oczywiście, tak? O, mamy pierwszą grę. Nie, tu jest ich więcej. Zobaczcie, tutaj do tego przydadzą się kości i pionki. Możemy pionki wykorzystujemy, oczywiście, co? Super. Zingsy. Super Finksy. Nie, Zingsy się nazywały kiedyś. Wracając do... To mamy raz takie gry. Raz, dwa, trzy, cztery. No czekaj. No w sumie ich jest pięć, przecież było napisane na samym początku. O! I mamy taką fajną jakąś zagadeczkę. Zobaczcie tutaj. I tu jest bohaterowie forces złoczyńcy. Czyli pewnie ty byś chciał być złoczyńcą, jak zwykle, prawda? A ja oczywiście chciałbym być super bohaterem! W magazynach w porcie Kaboom City mają miejsca ciągłe potyczki między bohaterami i złoczyńcami. Połącz liniami każdego kida z jego rywalem. Tutaj mamy po bokach kidy dobre, a tu są kidy złe. Czy na odwrót? Nie. Tu są złe, przepraszam was. Tu są złe, zaraz przełączymy kamerkę, a tu są dobre. Przełączę wam. Pamiętasz, kto jest czyim rywalem? Czy wiesz? Wiem jednego. No dobra, to połącz tego, którego wiesz. Już tu poczekaj. No to są sami dobrzy. Uwaga. Przełączyliśmy. I teraz tak. Tu masz złych, a tu masz dobrych. I połącz go, musisz połączyć tak i na przykład w dół. Czyli... No, czyli wybierasz do którego rzędu, czyli tu macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W którym rzędzie jest ten dobry przeciwnik złego? Trzeci. Czyli, a który to jest ten zły, którego chcesz połączyć? No bo... Pizza jest przeciwnikiem? Loda. Loda? No to zaznaczamy. Trzy i tu i zjeżdżasz. Tu. I tak, i w tym właśnie kolorujemy daszek. I zaznaczamy w tym stoczyli swój bój. I tak dalej. Nie będziemy zwlekać. Mamy kolejne krzyżówki, zagadeczki. Tu zadania matematyczne. To jest ten, co go drobnęliśmy. O, mamy tego, co dużo ich jest. Zobacz, taka. No. Jeszcze tutaj jest. Mhm. Tutaj są podwójne zimki. Jakie zadanie matematyczne? Nie będę wam teraz tego czytał. Macie dokończyć pewnie komiksik. Najlepiej zdobądź energię. Użyj wyobraźni, uzupełnij brakujące dialogi. A, tu dialogi, a potem coś można dorysować. Czyli zobaczcie, jeszcze tutaj włączymy na chwilę, poczekaj. Możemy tak. Siemano, ja jestem prawie jak gitariano, ale klawiszano. Pi, klawisze, trzeba mieć struny. I coś tutaj można... Jestem najlepszym gitarzystą na świecie. Tararara. No na przykład coś takiego i tu sobie potem możecie dorysować. Podobało ci się to, czy nie? Nie. Takie śmie... O Boże, ja się tak starałem. No widzicie, taki jest przykry. Oczywiście na końcu macie wszystkie rozwiązania zagadek. Mniej. Uważam, że oczywiście warto, czy nie warto?
Ja uważam, dla że. Dla mnie warto. Dla ciebie warto, dla mnie też warto, bo kochani moi, mili, nie dużo to kosztuje, a czas można spędzić z, na przykład tatuś z synusiem, z mamusią, albo córka z bratem. Znaczy córka z bratem? Co ja gadam? Okej, okay, Olusiu, na zakończenie, moi mili państwo, otwieramy. Dobrze. Zbliżenie było na twoją kwaśną minę. Dobra, uwaga. I co mamy? I mamy właśnie, bo w tej serii są krystaliczne, się pojawiły. A wcześniej w której były? W drugiej, tak? W drugiej. Kolejnego. Co było fajne? I kolejne. Nie, ale mamy czat! Ja cię! A co to jest? Bomba? Nie. Czyki bomba, czyki, czyki bomba. Nie, co to jest? Poczekaj, co to jest? Co to jest? Szybko piszcie w komentarzu, co to jest. Mamy dwa srebrne w gazetce. Wow, szok! Pierwszy raz chyba się nam to zdarzyło. Spinik. Co? To jest spinik. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest! No tata, ja wiem, co to jest. No co to jest? No spin. Jaki spin? Dokręcenie? Nie, to nie jest spin. No, not spinning, ale to chyba oznacza co innego. Rolling Star, czyli gwiazda. No nie wiem. Piszcie w komentarzu, co to takiego jest. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Chociaż ale mieliśmy może... super fart. A wiem, co to jest. Może to jest taki... Zapomniałem, to się tak... A nie, to miało z góry. Co się kręci takie. No nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co to jest, bo ja nie mam zielonego pojęcia. A ty masz? Ty masz, ty mówisz, że spinning, a spinning tak nie wygląda, tak? Nie wiem, musimy to się zastanowić nad tym. Dobra, to tyle, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczek i widzimy się w nowej serii Guardians of Kazum, bo będziemy otwierać różne fajne rzeczy i będzie też konkursik, więc czekajcie i uważajcie, że przychodzi wam co? Po? Wiadomienie. Nara, nara, gitara. Jeszcze na chwilkę, bo co? Już troszkę miałem rację, tylko zapomniałem, jak to się nazywa. Bączek. To jest bączek. To jest bączek, czyli taką ma wajchę i od góry do dołu on się kręci i potem go puszczasz, tak się kręci, kręci, są te nowsze, wydają dźwięki i tak dalej. Mamy bączka czaderskiego i jeszcze drugiego superaskiego, srebrnego. I to z gazetki, co jest nie do wiary. Ciekawe, czy można trafić ultra rzadkiego w gazetce, jak myślisz? Raczej tak. Ja też tak myślę, mam nadzieję, życzę wam, żebyście wytrafili. Jak traficie, to napiszcie nam w komentarzu. Dobra, spadamy, bo zaraz nagrywamy kolejne odcinki. No, no, pa! A, bo, bo, bo!